Witajcie na kanale Mathemagics. Dzisiaj odcinek trochę lżejszy niż do tej pory, chociaż dalej patrzymy na źródła. Do tej pory patrzyliśmy na źródła prawdopodobieństwa, na źródła dowodów. Dalej jesteśmy w antycznej Grecji, natomiast zobaczymy sobie dzisiaj coś lżejszego. Otóż ja czasami pytam moich studentów, co to znaczy, że pole powierzchni jest na przykład 24 jardy kwadratowe. Tutaj w Ameryce oczywiście używamy innej miary, jardy, cale i w ten sposób. Najmniej na to w Polsce. Co to znaczy, że pole powierzchni ma na przykład 24 metry kwadratowe? Co to tak naprawdę oznacza? Wiadomo, że to jest pole powierzchni, że można to sobie rozrysować w różny sposób. Na przykład studenci dają mi przykłady. Pomyśl na przykład o prostokącie, który ma 1 na 24, prawda? Dobra, to będzie się zgadzać. Albo 2 na 12, no bo sobie mnożą 2 razy 12 albo 1 razy 24 i to rzeczywiście daje pole powierzchni 24. Ale co to tak naprawdę oznacza, że pole powierzchni jest 24? Zobaczymy sobie dzisiaj ten przykład z punktu widzenia starożytnych Greków. Gdy w starożytnej Grecji Grek myślał na przykład o liczbie 4, to nie miał tak łatwo jak my, że pisał sobie czwórkę i może ją dodawać, odejmować i tak dalej. On raczej myślał w ten sposób, że ma jakiś dystans, odcinek właśnie. Pamiętajcie, że oni używali tylko prostej linii i cyrkla i miał dystans, w którym może wcisnąć 4 jednostki w ten sposób. I to była dla typowego Greka czwórka, w ten sposób reprezentowana. Nie potrzebowali pisać cyfr. Jeżeli na przykład, tak jak my teraz, dla nas to jest oczywiście 4. Na przykład jeżeli chciał do tego dodać 2, no to brał jakąś inny sznurek albo jakiś inny przyrząd i po prostu dodawał 2, czyli dystans, gdzie możesz wcisnąć 2 jednostki. I ten cały dystans dla Greka to było równe 6. W ten sposób oni myśleli. Więc nie martwcie się o pole powierzchni, jeszcze nie zniknęło z mojej uwagi, do tego, do wszystkiego dążę. Na razie chcę tego, z tego wyciągnąć, że ilość jednostek, która wejdzie w dystans 6, w ten dystans to jest 6 i właśnie stąd liczba 6. Ok. A teraz poprowadźmy, czy zbudujmy może z tej długości prostokąt. Ok, oto jest nasz prostokąt. Oczywiście ten bok ma 6 jednostek, a ten bok raz, dwa, trzy, cztery jednostki. No dobrze, i tak jak powiedziałem wam, moi studenci często patrzą na to i od razu mówią, że pole powierzchni jest 24. Ale co to tak naprawdę oznacza? No cóż, spójrzmy na to z greckiego punktu widzenia. Przed chwilą się dowiedzieliśmy, że dystans 6 to jest taki, w którym możesz wcisnąć 6 podstawowych jednostek, jakakolwiek ta jednostka ma być, jaką ją ustalisz. Jeżeli chodzi o ten prostokąt, to definicja czy podejście do tego również się nie zmienia. Ile podstawowych jednostek możesz zmieścić w tym prostokącie? Podstawową jednostką, czyli tą jednostką, którą będziemy tutaj wciskać, będzie kwadrat 1 na 1, no bo jeżeli w tej długości jednostka to jest 1, no to jakby tak w dwuwymiarowej to będzie kwadrat 1 na 1, ok? Narysujmy go. No i zobaczmy, to jest podzielone na 6 tych kawałków, czyli każdy ma dystans 1 oraz ten dystans jest podzielony na 1, 2, 3, 4 kawałki, więc również ten dystans jest 1. No i tutaj mamy kwadracik o boku 1. 1 to będzie właśnie nasza jednostka miary. No i teraz, aha, a to będzie oczywiście area, czyli po angielsku pole powierzchni. Na tym kanale uczymy się matematyki, historii matematyki, ale również angielskiego i angielskich terminów. No i teraz te pole powierzchni jest według greckiego myślenia równoważne temu, ile takich 1 na 1 kwadratów mogę wcisnąć, zmieścić w tej figurze prostokąta. No to policzmy, no cóż, na tej szerokości mogę wcisnąć 1, 2, 3, 4, 5, 6, no jasne, że przecież 6 tych kwadracików na pierwszym rzędzie, prawda?
później 6 tutaj, 6 tutaj i 6 tutaj, czyli innymi słowy 4 rzędy po 6 kwadratów, czyli 24 kwadraty. I tylko tyle, i aż tyle właśnie. Pole powierzchni jest niczym innym niż miarą, ile jednostek podstawowych miary, czyli kwadraty, ile kwadratów mogę zmieścić w danym prostokącie. Także jeżeli to są 24 metry kwadratowe, to znaczy, że możemy zmieścić 24 kwadraty o szerokości 1 metra. Więc mam nadzieję, że dzięki temu będziecie lepiej rozumieli, że pole prostokąta jest, no cóż, to jest, tym razem było 6, ale gdyby to na przykład było na przykład 8, to ile bym kwadratów tutaj zmieścił? 8. Jeżeli było to było 18, to 18. Jeżeli 18,5, to 18,5. Generalnie rzecz biorąc, zawsze bym tutaj zmieścił L kwadratów. Może napiszę wielką literą L, ponieważ po angielsku długość to jest length. I tutaj zawsze wcisnę L tych prostokątów. A ile wcisnę ich tutaj? Ile będzie tych rzędów? No będzie ich tyle, jaka jest długość tutaj, prawda? Zawsze to można podzielić na ileś tam kwadratów. Może być 4, może być 14 kwadratów, może być 14,5 kwadrata. Tak czy inaczej będzie właśnie tyle dokładnie rzędów, więc L razy, tutaj piszemy po angielsku W albo W, jak to mówimy, czyli width, szerokość. Czyli już teraz wiecie, skąd się wzięło długość razy szerokość, length times width, czyli ilość kwadratów na dolnym rzędzie razy ilość rzędów. No, chyba że patrzy na to z innej perspektywy, ile kwadratów w tej pierwszej kolumnie razy ilość kolumn. Również można na to tak oczywiście patrzeć. No dobra, ale ktoś może powiedzieć, a co by się stało, gdyby na przykład ktoś przyszedł i tutaj kopnął ten prostokąt, także stałby się tak zwanym równoległobokiem. No i oto jest równoległobok. No i teraz pytanie, ile kwadratów mogę w niego wcisnąć? No i cóż, jeżeli się tutaj uprzemy, to wciśniemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No ale co z tym kawałeczkiem tutaj? I co z tym kawałeczkiem z drugiej strony? Przecież kwadrata tutaj całego nie wcisnę. Tak samo tutaj. OK? Więc tutaj oczywiście pojawia się pewnego rodzaju problem, ale żeby go rozwiązać, no cóż, może posłużą mi, a niech będzie tutaj ten koleżka, to jest Hugo Steinhaus i może poznajecie, to jest oczywiście Stefan Banach, największy polski matematyk w historii, no i pewnie pierwsza piątka, może nawet pierwsza trójka XX wieku w matematyce w ogóle. Tak czy inaczej, oni tutaj powiedzmy tworzą jakieś pole powierzchni, prawda? Dajmy na to, że niech to będzie te 24 metry kwadratowe. Teraz dajmy na to, że przedzielę ich na pół i skleję w ten sposób. Pytanie do Was, czy pole powierzchni tej figury się zmieniło? Czy dalej jest 24? Czy dalej, czy jakbym skleił go tak, albo wkleił go tak, albo wkleił go tak? Czy zmienia się ilość kwadratów, które bym tutaj mógł tutaj wcisnąć? No i oczywiście nie, pewnie żeście już to domyśleli się tak długo, jeżeli nie, na przykład nie pokryję ich w ten sposób, pole powierzchni jest stałe. A więc w ten sposób chciałem tylko pokazać, że można wziąć jakąś figurę, pociąć ją, poprzestawiać i dalej trzymać to samo pole powierzchni. Więc jeżeli chodzi o nasz równoległobok, właśnie zastosuję tą technikę. Pamiętajcie, w matematyce generalnie rzecz biorąc zawsze chcesz osiągnąć jak najprostszy problem. Nieważne jak bardzo skomplikowany problem, spróbuj go jakoś tak go posegregować, rozmienić na drobne problemy. Generalna zasada, lepiej 100 prostych problemów niż jeden trudny. I teraz podzielę go w ten sposób. Wezmę tutaj nożyczki, przetnę tędy. Pamiętajcie, to jest równoległobok, także ten dystans są równe i powinny do siebie idealnie pasować. Więc przerzucę go na drugą stronę, zobaczymy co powstanie. Jaką otrzymaliśmy w ten sposób figurę, jeżeli tej części, dziękuję panie Steinhaus, jeżeli tej części nie ma, prawda?
Ta część została przestawiona tutaj. To był oczywiście kąt prosty, czyli to też jest kąt prosty. On by się tutaj dokładnie spasował. Powstaje oczywiście prostokąt. Prostokąt. Także właśnie wróciliśmy do poprzedniego etapu. Pole naszego równoległego boku będzie miało coś wspólnego z polem tego prostokąta, a pole tego prostokąta wiemy jakie jest. Jest ta długość, czyli L, podstawa, no i tutaj ta część, którą nazwiemy H. H po angielsku znaczy height albo wysokość po polsku. Także pole powierzchni równoległego boku jest podstawa L razy H. I tak oto z równoległego boku udało mi się zrobić prostokąt i w ten sposób wyprowadzić wzór na pole powierzchni czegoś, o czym wcześniej nie miałem pojęcia, prawda? Ale często o to chodzi w matematyce. Spróbujcie jakiś trudny problem przekształtować w coś, co już wiecie, a pole powierzchni prostokąta wcześniej już zdefiniowałem i wydaje mi się, że jest już całkiem prosto. Pamiętajcie, że to po prostu ilość kwadratów. Ile kwadratów mogę teraz wcisnąć w ten równoległy obok? No, L razy H kwadratów. No i może skoro tu zrobiłem przykład 4 razy 6, to może tu też zróbmy przykład. Zobaczmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kwadratów na dole, czyli L jest równe 6. A ile uda mi się wcisnąć jednostek tutaj na wysokości? Wygląda na to, że około 3,5 jednostki tutaj na wysokości, więc pole powierzchni tego równoległego boku wynosi 6 razy 3,5, czyli 21 kwadratów potrafiłbym tutaj wcisnąć w ten równoległy obok. Oczywiście musiałbym niektóre pociąć, poprzestawiać, ale generalnie 21 kwadratów. No dobra, to teraz jeszcze jedna figura, bardzo ważna dla Greków, oczywiście trójkąt. Narysujmy może szybko. No i teraz pytanie, ile kwadratów mogę wcisnąć w ten trójkąt? Ile kwadratów? No oczywiście jest z tym problem, ponieważ kwadrat 1 na 1 wydaje się, że jakiś mógłbym tutaj wcisnąć, ale gdy już próbuję zaraz obok niego, no to oczywiście wystaje ponad tą część, więc w jaki sposób policzę ilość kwadratów, czyli pole powierzchni tego trójkąta? No cóż, mogę to zrobić w ten sposób, że użyję takiego triku. Wezmę ten sam trójkąt i go zduplikuję, ok? Ten sam trójkąt i zrobię jego kopię i wkleję go wzdłuż tego boku C w ten sposób. Patrzcie. Ok, zgodzicie się ze mną, że tak by to wyglądało i oczywiście to powinno być udowodnione, ale teraz może pominiemy już dowody. Wystarczy dowodów na tą serię jak na razie i sami zobaczcie, jaki nowy kształt powstał tutaj. Co to jest za kształt? Jeżeli wszystko było idealnie wymierzone, idealna duplikacja tego trójkąta, to powstaje nam równoległobok, równoległobok, czyli pole prostokąta, przepraszam, pole trójkąta będzie miało coś wspólnego z polem tego równoległoboku, ponieważ równoległobok jest powstały z dwóch trójkątów, więc ten czarny trójkąt jest oczywiście równy połowie pola równoległoboku. A równoległobok jakie ma pole? No to już wiemy z poprzedniego kroku. Potrzebujemy jego wysokość, więc może poprowadzę tutaj wysokość kolorem czerwonym. Oto jest ta wysokość. Słuchajcie, definicja wysokości jest bardzo prosta. Jest to jakiś odcinek poprowadzony z wierzchołka do przeciwległego boku pod kątem prostym. Tak mniej więcej, do przeciwległego boku lub jego przedłużenia, ale to jest może mniej istotne w tym momencie. Więc to jest nasza wysokość tego równoległego boku. Wiemy, czym można zastąpić A z równoległego boku. L razy H. No, w naszym przypadku L jest oczywiście zastąpione literką B, więc tak samo będzie we wzorze. Jedna, druga, B razy H. No i możecie się domyślać, co to B tak naprawdę oznacza. Oczywiście wstawiamy tutaj celową. B może oznaczać base, base, czyli podstawę, podstawę trójkąta, na którą jest zrzucona wysokość. Czyli to B i to H są połączone. No i właściwie
Tyle. Jedna, druga, B razy H. I trójkąt jest oczywiście policzony. Możemy teraz policzyć, ile prostokątów tutaj wstawimy, więc może zmienię, że tak na oko to H. H jest równe 3, właściwie praktycznie co do milimetra, więc w naszym przykładzie pole trójkąta to jest połowę z 18, czyli 9 kwadratów. No i tyle. Mam nadzieję, że z dzisiejszego odcinka wyniesiecie, w jaki sposób starożytni Grecy, no i właściwie my do tej pory również, myślimy o powierzchni, o polu powierzchni liczonej na przykład w metrach kwadratowych. To znaczy, że jeżeli na przykład macie mieszkanie 91 metrów kwadratowych, to znaczy, że możecie tam wstawić 91 kwadracików, 1 na 1 metr. Albo jeżeli pole powierzchni jest na przykład, dajmy na to 1 hektar, to znaczy 1 hektar to jest 10 tysięcy metrów kwadratowych. To oznacza, że na tym hektarze zmieści się 10 tysięcy kwadracików 1 na 1. No i właściwie tyle. Mam nadzieję, że zapamiętacie lepiej teraz te formułki, w jaki sposób te formułki są wyprowadzone na pole powierzchni. No i każda taka figura może być zawsze podzielona na jakieś trójkąciki albo na jakieś prostokąty, równoległoboki, więc tnijcie, 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 aż dojdziecie do jednej z tych trzech podstawowych figur i wtedy nie będziecie mieli problemu policzyć pole powierzchni jakiejkolwiek struktury, jakiejkolwiek figury, nie ma znaczenia jak bardzo skomplikowanej. No chyba, że ta struktura ma jakieś takie krzywe używające, do których trzeba użyć cyrkla. Czyli na przykład, no i teraz odwieczne pytanie Greków, ile kwadratów mogę wcisnąć w taki okrąg, a właściwie czy mogę skonstruować taki kwadrat, który będzie miał takie same pole powierzchni jak ten okrąg i vice versa. I to jest tak zwana kwadratura koła, ale o tym, kochani, w kolejnym odcinku Mathemagics. A na razie znacie naszą umowę, numer 10 dzisiaj od odcinka Mathemagics, więc wiszę Wam 10 pompek w szczytnym celu zdobycia 1000 subskrybentów do setnego odcinka, ok? Coraz trudniej, ale jeszcze dałem radę. To dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się, zapisujcie się na kanał. Kciuki do góry i cześć!